policzyłeś, ile czasu minęło od twojej przerwy, no od początku przerwy do powrotu? Do teraz mam w szatni, w szafce dni odliczone. Bodajże dzisiaj jest 115 dzień, plus minus, od zerwania, od operacji setny, coś koło tego, bo nie pamiętam dokładnie, ale to jest coś w granicach 120 dni od zerwania. Co czuje mimo wszystko młody zawodnik, który no, dostaje szansę, zostaje wyciągnięty z niższej ligi? Po obiecującym początku, jakby nie patrzeć, no, przytrafia się taka kontuzja, która no, wyklucza cię na pewien okres gry. Co jest milion myśli na sekundę i tak naprawdę moment, kiedy było zerwanie, no to był moment, kiedy można faktycznie było gdzieś tam się smucić i tak dalej, ale w momencie, kiedy już jesteś po operacji, no to już masz swój plan, swój trening i nie ma już gdzieś tam myślenia, o Jezu, co się stało i tak dalej, tylko po prostu trzeba lecieć do przodu. Stało się, trudno trafiło na mnie, taka misja, takie zadanie, trzeba sobie z tym poradzić i jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak było. Możesz przybliżyć, jak wyglądała praca przez ten okres, kiedy no byłeś zmuszony do przerwy? Byłem, tak naprawdę przerwa trwała bodajże tydzień takiego leżenia, tak naprawdę, bo miałem operowane dwie nogi i przez pierwszy tydzień nie mogłem stanąć na nie. Później już zaczęła się rehabilitacja manualna, gdzieś tam pierwsze ćwiczenia, takie nauka chodzenia, nauka stawania, takie podstawy. No i gdzieś tam z tygodnia na tydzień zwiększaliśmy obciążenia, zmienialiśmy ćwiczenia, więc tak naprawdę przerwy nie mam, po prostu to są moje treningi inne niż na boisku, ale cały czas jest praca. Od tych trzech, od prawie czterech miesięcy non-stop, dzień w dzień jest rehabilitacja i praca motoryczna. Wróciłeś do treningów z drużyną, ale mimo wszystko cały czas to będą zapewne takie treningi bardziej indywidualne. Więc jak ten plan wygląda obecnie na twój jak najszybszy powrót do zdrowia, żebyś w końcu mógł w pełni z drużyną zacząć trenować? Obecnie plan wygląda tak, że wychodzę gdzieś tam z chłopakami na rozgrzewkę, którą mogę, gdzieś tam bez żadnych zrywów, sprintów i tak dalej. Następnie gdzieś z trenerem Zbyszkiem, praca motoryczna i na boisku, jakieś podania, bieganie w tlenie, siłownia, więc cały czas ten plan jest. Z tygodnia na tydzień on się zmienia. My chcemy gdzieś tam wszystko zgodnie z planem, przyspieszyć wszystko z bezpieczeństwem, nie robimy żadnych tam pochopnych decyzji, także wszystko jakby jest pod kontrolą, pomału, ale bezpiecznie. Ty jakby pojawiłeś się w szatni jeszcze na prezentacji drużyny, ale miałeś takie odczucie, że wchodzisz do całkiem nowej szatni, bo w zasadzie plus minus połowę drużyny widziałeś pewnie pierwszy raz na oczy. Tak, to prawda. Ja tutaj jeszcze cały czas, jak gdzieś tam widzę się w szatni z chłopakami, no to tak się wymieniłem wzrokiem. Jeszcze nie znamy się do końca, ale gdzieś ten czas na pewno teraz będzie, bo już wróciłem. Tutaj jestem cały czas, codziennie, więc na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać. Ale no faktycznie, no szatnia się zmieniła. Gdzieś chłopaki cały czas pozytywne sygnały wysyłają, więc oby tak dalej. Już tak zbliżając się ku końcowi, domyślam się, że śledziłeś mimo wszystko wyniki i oglądałeś mecze. To w którym momencie emocje są największe? Kiedy jesteś na boisku i możesz przyczynić się w jakiś sposób do zmiany wyniku? Czy siedząc na ławce na takim meczu? Czy w ogóle siedząc w domu, oglądając mecz tylko przez w telewizorze? To kompletnie każda sytuacja to ma inne emocje. I tak naprawdę, czy jestem na boisku, jak wchodzę, jest gwizdek, to już nie ma emocji, nie ma stresu, to już gra się toczy, trzeba szybko podejmować decyzję. Siedząc na ławce tego czasu na jakąś analizę jest więcej, to też jest inny gdzieś tam, inne emocje. Siedząc przed telewizorem, jeszcze inne, więc tak naprawdę ciężko mi określić, ale na pewno wolę te grając. No i na koniec, Kacper Laskowski wychodzi ponownie w pierwszym składzie. Kiedy to będzie? Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Data szacowana może się zmienić. Mam nadzieję, że ona się skróci, nie wydłuży. A tak naprawdę tego po prostu na dzień dzisiejszy nie wiemy. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda mi się zagrać.